Moje owce słuchają mojego głosu. Okej, zgoda. Tylko jak ja mam to robić, jeśli nie mam audiobooka nagranego przez Jezusa? A bibliści twierdzą, że bardzo mało jest słów takich dosłownych, zacytowanych przez Zbawiciela, tylko są to interpretacje ewangelistów. Dlatego jak ja mam być owcą, kiedy nie mam jak posłuchać Jezusa? Słuchanie to nie tylko znanie tembru kogoś głosu, czy bycie na wielu jego konferencjach. Słuchanie to przede wszystkim znanie pomysłu kogoś na nasze życie. Dlatego jeśli chcesz słuchać Jezusa, to po pierwsze formuj sumienie, módl się i czytaj Słowo Boże. I naprawdę, kiedy mamy życie duchowe, to zaczynamy intuicyjnie przeczuwać, co chciałby przekazać nam Pan Jezus. Wręcz jakby ktoś nam wkładał różne myśli do głowy. Naprawdę, to się dzieje. Nie zwariowałem.